przystępujemy do następnego punktu porządku obrad w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wierzycielów położonych we wsi Laszki, rejon ulicy Leśnej w gminie Rawa. Proszę bardzo. Zmiana planu ma przejście do obszaru, ponieważ obszar od ulicy Leśnej w odległości na wschód 50 metrów nie jest objęty planem miejscowym. Tylko część tej wschodniej działki. Na wschód od ulicy Leśnej ten obszar nie jest objęty planem. Obecnie plan z 2003 roku obejmuje ten obszar pozostałej części wyznaczonej do przystąpienia do planu tego obszaru. Z wnioskiem wystąpiła właścicielka pani Zarina Harmat-Deluga, ponieważ w planie występują dosyć istotne ograniczenia na nieruchomości 80 przez 1, przez 3 i przez 4 w działkach. Są zapisy, że zabudowa może być lokalizowana, zabudowa mieszkaniowa tylko i wyłącznie w odległości 50 metrów od terenu stanowiącego obszar śródmiejski. Czyli w południowej części działki mogą być lokalizowane budynki mieszkalne. Właścicielka chce, aby przybliżyć do drogi, która jest tutaj wydzielona wzdłuż granicy z terenem Źródlisk, możliwość zabudowy oraz aby zmniejszyć normatyw nowo projektowanych dział, teraz jest w planie 2000 metrów. Ponieważ ta ulica będzie ślepa, ona planuje tutaj zlikwidowanie końcówki tej drogi wewnętrznej, dzielenie w obszar działki budowlanej i tutaj wtórny poziom. Będzie to nadal plan, który będzie przewidywał zabudowę mieszkaniową na tym terenie. Zresztą jest to zgodne z obecnie obowiązującym studium, które przeznacza te tereny jako wiodące, funkcję mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radny? Proszę pan radny Ostrzyżek. Następnie pani powiedziała, że tam jest rejon nieobjęty planem, a później pani mówiła, że obowiązują tam zapisy odległości 50 metrów od tego, działka musi być 2000 metrów. Jakie są zapisy? Skąd, z czego wynikają? Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby było czytelniej. Obszar, gdzie są te budynki, nie jest objęty planem. Mniej więcej 50 metrów na wschód od ulicy Leśnej. Tu nie ma planu. Tak. Czyli tutaj jakby od nowa na tym obszarze przystąpimy do planu, sporządzimy od nowa plan. Natomiast w pozostałej części obszaru, drugiej części, plan istnieje. Nie pamiętam, czy tego roku. Ale uchwała mówi o sporządzeniu nowego planu. Tak, nowego planu. Na całym tym obszarze. Ale wcześniej to dotyczy zmian. Nie ma zmian. Nie. Zastępuje się. Jest to plan. Po prostu plan miejscowy. Część obszaru wchodzi, nie jest uchwalony plan. Nie szkodzi, ale nie możemy nazwać, że część planu jest zmianą planu, a część jest nowym miejscem planu. Nie możemy. Przystępujemy do miejscowego planu zagospodarowania w obszarze takim, jak jest wyznaczony. Po prostu jest to nowy plan zagospodarowania na tym obszarze. Ja tutaj może tylko dodam, że tutaj pani Anna nie podała dokładnie właśnie daty uchwalenia tutaj obowiązującego planu, ale jest to jeden z najdłużej funkcjonujących miejscowych planów w gminie Raszyn, z najstarszych. W związku z tym ta modyfikacja jakby sprawia, że ten teren, który był kiedyś w takiej to jest dokładnie miejscowy plan z 2000 roku, czyli sprzed 11 lat. Późniejsze plany, które tutaj były uchwalane, one już wprowadzały inny rodzaj zabudowy i inny rodzaj parametrów, może nie tyle zabudowy, co inny rodzaj parametrów dla tych działek. W
związku z tym właściciele wystąpili o to, żeby jakby dostosować też parametry obowiązujące na ich terenie do parametrów tych, które obowiązują w okolicy. Dziękuję bardzo. Kto się wziął taki parametr jak 2000 metrów działka? Jakie było uzasadnienie tego, prawda? 2000 rok. Ale w 2000 roku, panie wójcie, zwykle działki były mniejsze, a nie większe. Może teraz raczej to, żeby w kierunku, żeby działka była większa, prawda? Nie, dążymy, żeby była mniejsza. Może dlatego, że tam był realny tego kraju. Takiej wielkości, jak są przy kwiatu leśnym. W tym wypadku dążymy do mniejszej, ale generalnie na terenie gminy uchwalamy większe, bo o ile wcześniej były dopuszczane do budowy na działkach 500 metrów, o tyle zawsze uchwalamy teraz co najmniej 1000. Ale pan Sław, na ten wypadku zależy od kraju obrazu. Czy to w granicach tego jest, jak to się ma ta zmiana do tego obszaru? To znaczy tak, trzeba byłoby długo opowiadać o historii, bo pomniki przyrody kiedyś były wyznaczone według innych przepisów niż w chwili obecnej. Zmiany ustawy o ochronie przyrody wprowadziły, że o statusie pomnika przyrody decyduje Rada Gminy, która może tworzyć nowe pomniki i określać zasady ich ochrony. Natomiast wtedy konserwator przyrody. I była tak, ustanowiona strefa ochronna, uzgodniona na etapie sporządzenia planu z konserwatorem przyrody. Tak, natomiast w tej chwili jest to w gestii Rady, która może przyjąć inne rozwiązania. Panie, czyli zmienił się zasięg obszaru uchronionego krajobrazu? Nie. Zasady ochrony pomników przyrody. Jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli będziemy zmieniać plan, jaki będzie status dróg? Czy to będą gminne, wewnętrzne, czy prywatne? Bo wiemy, że mamy z tym problem. Czy tutaj w obszarze planu będzie część od osi wschodnia, część ulicy Leśnej, będzie drogą publiczną, natomiast ta droga będzie drogą wewnętrzną. A droga leśna jest publiczna? Czy to nie jest droga leśna? To jest droga wewnętrzna. A ulica leśna. Ulica leśna jest cała gminna. W planach zagospodarowania tak. Natomiast jeżeli chodzi o działki ewidencyjne, to oprócz działek gminnych są również działki prywatne w pasie drogi. Czyli ten plan, jak będziemy uchwalać w tych literkach, czyli od A do F, to już będzie też dla mnie gminna droga leśna. Na tym odcinku już jest ten fragment, który jest w tej chwili wydzielony, widoczny tutaj, to jest to należy do gminy. To należy do gminy. Tak, nie ma, a wcześniejsze? Po drugiej stronie. Od Leszczynowej, jeśli chodzi o dojazd, bo wiadomo, że ludzie dojeżdżają z Leszczynowej, skręcają w Po drugiej stronie powstały z wydzieleń parcelacji i to już są działki prywatne. Po drugiej stronie osi tej drogi ulicy Leśnej oprócz tej w planie, czyli tutaj mamy 76 przez 1, 78 przez 1, to są wszystko fragmenty prywatne. Tak, bo wiemy, że mamy pochodzącą nawet w Radzie jakieś pismo mieliśmy, że o wykup gruntów, o niemożność dojazdu, więc chciałam wyjaśnić tą sytuację. Nie, ale to nie ten teren. Pani mówi o terenie, chyba tutaj go nawet nie mam na mapie, nieco wyżej. To jest teren ulicy Jarzębinowa do kościoła. Jarzębinowa i Śmiechowa. To jest, nie mam tutaj mapy, żeby Państwo czytali. Nie będę się tego tłumaczyć. A odcinek, ta droga DC do D, to będzie wewnętrzna, tak? Tak. Gmina nie będzie musiała wypytywać od właścicieli. Przepraszam, wnioskodawca jest właścicielem, który miał. Wszystkich oprócz tej drogi. Czy właśnie, a i jest właścicielem działki 80 przez 3, bo ta działka została sprzedana.
ale no, nie ma możliwości zrobienia planu z wydzieleniem, czy nie ma jest, sensu. Ale to nie ma sensu. Czy właściciel nie wyraził zgody na przekazania tej drogi wewnętrznej nieodpłatnie na rzecz gminy? W ogóle nie było takiego wniosku. Ale gmina nie będzie zainteresowana utrzymanie tej drogi, która będzie stanowiła dla jasnych. No tak, gmina nie, ale za kilka lat przyjdą właściciele, żeby... Proszę Państwa, ja powiem tak, znaczy gmina, no gminy nie stać na to, żeby wyrobić wszystkie drogi, to jest pierwsza sprawa. Konflikty, które powstają w wyniku dróg, że one nie są gminne, między właścicielami wynikają z zaniedbań notariuszy. W aktach notarialnych nie jest uchwalana służebność albo udział w drodze, w działce drogowej. I właściciele nagle budzą się przed faktem, że ktoś im zagradza drogą w poprzednią, bo zgodnie zresztą z zapisem księdze wieczystej stanowi i w ewidencji dróg, tu stanowi ona jego własność. Są to 99,9% wina notariusza, który sporządzając akt notarialny powinien na sprzedającym, wymóg złożyć na udział w drodze dojazdowej, ewentualnie na ustanowienie służebności w tej drodze dla kupującego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonych we wsi Laszki, rejonu Ucalesza w gminie Raszyn. Rada gminy Raszyn uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Laszki, rejonu Ucalesza w gminie Raszyn, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają. Od zachodnia granica działki numer ewidencyjny 79, od północy północnej granicy działki numer ewidencyjny 79 i 82 łamane numer przez 2, od wschodu wschodniej granicy działek numer ewidencyjny 80 łamane na 2 i 80 łamane na 4, od południa południowej granicy działki numer ewidencyjny 80 łamane na 4, 80 łamane na 3, 80 łamane na 1 do zachodniej granicy działki numer ewidencyjny 79. Granica obszaru planu, o którym mowa w ustępie pierwszym, oznaczona jest literami A, B, C, D, E, F, A w załączniku graficznym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Raszyn. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 10 osób za, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, uchwała została przyjęta.